Jesteśmy w Człuchowie przed gmachem tutejszego urzędu. Gmach jest piękny, bardzo ładnie wyremontowany. Natomiast chcielibyśmy opowiedzieć o gminie Człuchów. To gmina specyficzna. Zresztą na czym polega jej specyfika, dowiecie się Państwo za moment. Gmina Człuchów leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Kiedyś była gminą typowo rolniczą, a w tej chwili te akcenty, jeśli chodzi o gospodarkę, mocno się zmieniły. Także można powiedzieć, że gmina się wszechstronnie rozwija. Panie wójcie, jesteście typową taką gminą, jak pan to kiedyś określił, przejazdową. Co to znaczy? Przez teren gminy wiodą dwie drogi krajowe. Droga numer 22, czyli tak zwana Berlinka. Druga droga to droga numer 25, droga krajowa, prowadzi z Koszalina do Bydgoszczy i dalej na południe. Wykorzystujemy tą sytuację, powstały firmy, które obsługują podróżnych. Panie wójcie, czy gmina nie chce skorzystać z tego, że ci ludzie tu przyjeżdżają i na dłużej ich zatrzymać, czyli z turystyki? Wiem, że są kłopoty z dogadaniem się z Lasami Państwowymi. Rozmawialiśmy niekiedy kilkakrotnie, nie tylko z Lasami, bo to wymaga zgody i zrozumienia ze strony wielu instytucji. I tak myślałem, że jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem. Mamy atrakcyjne miejsca dla pobytu wędkarzy głównie, ale także przecież myśliwych, gdzie można by było wykorzystać te jeziora wspaniałe, ale do tych jezior często nie ma dróg dojazdowych, bo prowadzą te drogi przez las. Do lasu nie wolno wjechać samochodem, służby leśne lepią mandaty. Panie wójcie, jeszcze kilka słów na temat zabytków. Wiem, że większość to są zabytki niedawno odnowione dzięki pieniądzom unijnym i przede wszystkim są to miejsca sakralne. Tak, no mamy kościół w Krępsku, który został wyremontowany za pieniądze głównie nasze, czyli z budżetu gminy finansowaliśmy ten remont. Również tam mieszkańcy trochę dołożyli się, parafianie. No, budynek zbudowany z drewna. Został wyremontowany zgodnie z życzeniem konserwatora zabytków. Między innymi są tam gliniane tynki, takie jak przed wiekami. W tym kościele znajduje się ołtarz i ambona z kościoła zamkowego. Wyposażenie tego kościoła zamkowego, które dzisiaj już nie funkcjonuje, to z czasów krzyżackich. Drugi zabytkowy kościół to kościół w Polnicy, również zbudowany z drewna. I gmina tam pozyskała środki unijne, to również żeśmy tam trochę dołożyli własnych pieniędzy i ten kościół jest również po kapitalnym remoncie. Warto zobaczyć, także zapraszamy, ma nastrój i piękne położenie. Dziękujemy panie wójcie pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Kamień Krajeński to miasto z ponad 650-letnią historią. Panie burmistrzu, jaka była historia tego miasta? Historia tego miasta jest bardzo długa. Chciałbym powiedzieć Państwu, że liczba mieszkańców wskazuje na to, że jest bardzo mała, a mamy prawa miejskie już tak dawno nadane, 655 lat temu. Chciałbym powiedzieć, że jest to miasto historyczne, o tradycjach historycznych. Kamień był trzy razy palony, trzy razy się odbudowywał. Specyfika tego miasta polegała na tym, że kamień był otoczony fosą. Do kamienia można było wjechać od strony tylko Sępólna. Ułatwiało to
obronność miasta przed najeźdźcami. Niech pan przybliży gminę. Jak jest obszar tej gminy? Ile ludzi tutaj mieszka? W gminie Kamień Krajeński mieszka 7200 mieszkańców. Jest to gmina typowo rolnicza. Jest ona położona w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest bardzo malowniczo usytuowana. Mamy jeziora, pagórki, wzgórza. Tu każdy z turystów znajdzie coś dla siebie. Nad jeziorem Mochel znajduje się ośrodek czasowy. Są różne atrakcje co tydzień, gdzie można się zabawić, powędkować, podwiedzać gminę. Mamy sporo kościołów historycznie usytuowanych w gminie Kamień Krajeński. Także jest naprawdę co zwiedzać. Panie burmistrzu, no właśnie, jak by pan zachęcił tych wszystkich, którzy nas oglądają, do tego, aby zwiedzili gminę? Przede wszystkim trzeba przyjechać i zobaczyć przepiękny krajobraz, który znajduje się w tej gminie. Mamy Góry Orzelskie nad jeziorem Mochel. Jezioro liczy 170 hektarów. Jest w tym ośrodek czasowy w lesie umieszczony, gdzie można spokojnie odpocząć i powędkować, pochodzić po górach, pochodzić wokół jeziora, bo od niedawna mamy ścieżkę wokół jeziora, gdzie można zwiedzać krajobraz. Od niedawna są orły w Górach Orzelskich, także jest to też atrakcją przyrodniczą gminy Kamień Krajeński. Dziękujemy panie burmistrzu pięknie za rozmowę i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję. Panie wójcie, gmina Złotów jest gminą specyficzną, okala ona miasto Złotów. Na czym polega jej specyfika? Jest to rzadki układ samorządowy, niewiele samorządów w Polsce w ten sposób jest skonstruowanych. Myślę, że to dla naszych mieszkańców jest atut, ponieważ no, jako typowo wiejska gmina jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój wsi. Nie mamy tutaj balastów w postaci miasta, które zwykle ma przewagę i pochłania większość środków inwestycyjnych. My staramy się inwestować te środki głównie w obszary wiejskie. Dzięki środkom unijnym udało się nam posadowić we wioskach taką infrastrukturę, nawet o charakterze turystycznym, która no, na pewno jest no, czymś, co wzbogaca wsie, zmienia ich oblicze i stanowi dla mieszkańców możliwość integracji, wypoczynku, no a przede wszystkim pokazuje, że nie są niczym gorsi od mieszkańców miast, którym no, stwarza się o wiele większą ofertę niż na obszarach wiejskich. Panie wójcie, wspomnijmy jeszcze kilka słów o zabytkach, to przede wszystkim kościoły. Tak jest, no, kościoły miały to szczęście, że no, ręka dewastacji nie sięgnęła ich, mieszkańcy się nimi opiekowali, ówczesne władze się opiekowały. Historia ziemi złotowskiej jest dosyć skomplikowana, złożona, przechodziła z rąk do rąk. Były tu czasy, kiedy rządzili Niemcy, były czasy, kiedy rządzili Polacy. Te dwie narodowości wraz z ludnością żydowską się przeplatały na tych terenach. W związku z tym często bywa tak, że w niewielkiej relatywnie wiosce znajdują się dwa kościoły, ewangelicki, katolicki. Znajdują się również stare cmentarze, jakieś budynki po pałacykach właścicieli ziemskich. W związku z tym są to obiekty, które no, na pewno wzbogacają krajobraz i myślę, że już teraz nic im nie grozi. Będą otaczane nadal opieką. Panie wójcie, jak by pan zachęcił naszych widzów do tego, żeby przyjechali tutaj do gminy Złotów? No, na pewno znajdą tutaj spokój, na pewno znajdą miejsca, w których będzie można oddać się przeróżnym formom aktywności fizycznej. Mamy wyznaczone szlaki rowerowe, organizowane są na naszym terenie rajdy rowerowe, rajdy motorowe, odbywają się biegi przełajowe, są organizowane różnego rodzaju imprezy o charakterze takim przygodowym, masowym, w związku z tym można tutaj coś znaleźć, jeżeli chodzi o działalność sportową, mamy obiekty sportowe, są we wsiach już postawione siłownie zewnętrzne, także jeżeli nawet ktoś będzie chciał sobie poprawić kondycję fizyczną, to na pewno. A poza tym tradycyjnie mnóstwo grzybów, ryb, możliwość
uprawia łowiectwa, jest mnóstwo kół łowieckich, jest mnóstwo zwierzyny, także są to rzeczy, które na pewno powinny zaciekawić tych ludzi, którzy chcieliby ze wsi wyciągnąć jak najlepsze wspomnienia. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gmina Złotów jest gminą specyficzną. Okala miasto Złotów jest gminą specyficzną jeszcze z drugiej strony. Otóż jest to gmina typowo popegeerowska, gdzie przez wiele lat borykała się z problemami takich właśnie w jej miejscowości, które pozostały po komunie. Dzisiaj gmina otwiera się na turystykę, dlatego wybraliśmy taki, a nie inny obraz, licząc na to, że za kilka lat miejsce to będzie cudownie zagospodarowane, a gmina będzie żyła między innymi z turystyki.